otwieram 52. sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024. Witam wójta gminy Choceń, Romana Markowskiego, panią sekretarz Agnieszkę Świątkowską, panią skarbnik Irenę Ilonę Balczak, przepraszam bardzo. Witam karsmistrza panią Beatę Bardzińską, komendanta chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, panią Dorotę Sucharską, zastępcę komendanta. Witam panią Annę Pawłowską, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kościaka. Witam Violettę Krzysztoforską, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiechowicach. Witam Monikę Leśniewską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Witam Hannę Gołębiewską, kierownika GOPS w Choceniu. Witam Katarzynę Dąbrowską, dyrektora żłobka Pomponik w Choceniu. Witam Radosława Helminiaka, kierownika GOSiR-u w Choceniu. Witam Ariela Malinowskiego, dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury Biblioteka. Witam panią Annę Litecką i Szymona Bełkowskiego, obsługa Rady. Witam wszystkich sołtysów gminy Choceń. Witam Wysoką Radę. Proponowany porządek dzisiejszej sesji Rady Gminy. Punkt drugi. Sprawy organizacyjne. Stwierdzenie prawomocności obrad, powołanie sekretarza obrad sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad, zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu. Punkt trzeci. Sprawozdanie kierownika GOPS z działalności za rok 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt czwarty. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Punkt piąty. Przedstawienie raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. Punkt szósty. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie wójtowi absolutorium za rok 2022. Podpunkt A. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe. Podpunkt B. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu wykonania budżetu. Podpunkt C. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy Choceń i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Choceń. Podpunkt D. Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Choceń. Dyskusja. Podpunkt E. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 rok. Podpunkt E. F. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie. Punkt 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Punkt 2. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych. Punkt 3. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń. Punkt 4. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi na lata 2023-2026. Punkt 5. Ustanowienie oznaki honorowej gminy Choceń, ustalanie jej wzorów oraz zasad nadawania i noszenia. Punkt 6. Rozpatrzenie skargi. Punkt 7. Zatwierdzenie zarządzenia porządkowego wójta gminy Choceń. Punkt 8. Informacje o wniesionych interpelacjach i zapytaniach. Punkt 9. Oświadczenia i sprawy różne. Punkt 10. Zakończenie sesji obrad Rady Gminy. Czy są uwagi do porządkowe? Nie widzę. W związku z tym, że nie mamy w porządku obrad punktu dotyczącego wystąpienia pani harcmistrz i pani komendant, pani zastępca komendanta, proponuję, żeby punkt związany z wystąpieniem tych pań nastąpił przed sprawozdaniami pani, przed sprawozdaniami kierownika GOPS-u i sprawozdaniem wójta. Czy Rada wyraża zgodę na to? Dobrze, dziękuję. A teraz stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, 15 obecnych. Sekretarzem obrad sesji Rady Gminy jest dzisiejszego dnia jest radny Bartosz Delewski.
Uwag i poprawek do protokołu nie było. Przechodzimy do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę panią komendant Beatę Bartińską i zastępczynią Dortę Sucharską o przedstawienie tematu związanego z naszą gminą. Szanowny panie wójcie, pani sekretarz, pani skarbnik, szanowni państwo radni. Szanowni państwo, bardzo miło mi, że mogę tutaj dzisiaj być i przed państwem powiedzieć parę słów dotyczących podziękowań za to, że wspieracie działania naszych harcerzy. Chłopiec z powiatu włocławskiego z siedzibą w Choceniu, tutaj kilka pięter niżej, to chłopiec z prawie 50-letnią tradycją. Chłopiec, który zrzesza ponad 300 osób na terenie całej gminy i powiatu. I chłopiec, który bez was nie istniałby. Harcerze zawsze mogą na was liczyć i za to chciałabym bardzo wam wszystkim podziękować. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pana wójta, którego postanowiliśmy uhonorować naszym najwyższym odznaczeniem, czyli medalem za zasługi dla harcerstwa kujawsko-pomorskiego. I mam niesamowitą przyjemność dzisiaj panu wręczyć ten właśnie. Bardzo proszę panie wójcie. Dziękujemy bardzo. Była chwila uroczystości. Ona wynikła z tego, że państwo zgłosili się w ostatniej chwili, a no nie będą czekać całej, jeżeli order mieli, piękna uroczystość. No niech wójt ma ten order od harcerzy. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie kierownika GOPS z działalności za rok 2022 oraz cena zasobów pomocy społecznej. Bardzo prosimy pani kierownik do mównicy. Dzień dobry, miło mi państwa powitać. Tradycyjnie co roku składa Gmina Świat Pomocy Społecznej sprawozdanie ze swojej działalności. Dokumenty szczegółowe, to sprawozdanie szczegółowe zostało państwu załączone. Opisane tam są bardzo szczegółowe dane dotyczące działalności naszego ośrodka. Do tego sprawozdania zostało załączone zasoby pomocy społecznej, które mają na celu przedstawić państwu aktualną sytuację społeczno-demograficzną, która obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o zasobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. I pozwólcie państwo, że nie będę tutaj tych danych przytaczać, bo są one szczegółowo opisane, więc jeżeli będą jakieś pytania, to proszę bardzo. Natomiast chciałabym, jeżeli państwo pozwolicie, to w kilku tylko słowach, żeby nie przeciągać tego sprawozdania, bo punktów tu jest bardzo dużo, więc w kilku tylko słowach wspomnę na temat działalności ośrodka, na temat naszych wydatków w 2022 roku i problemy, które pewnie jak w każdej instytucji, także i u nas borykają się w naszym ośrodku. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu w 2022 roku zamknęły się na kwocie
18 692 187 zł i 73 grosze. Jest to duża kwota, dużo większa niż w latach poprzednich. Z tej kwoty 18 milionów na zadania z pomocy społecznej przeznaczyliśmy prawie 3,5 miliona. Na świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny przeznaczyliśmy prawie 7 500 zł oraz na pozostałe zadania zlecone na wykonanie przez gminne ośrodki pomocy społecznej, inne nie odnotowane w tych działach, to kwota 7,5 miliona. Z tych kwoty 18 692 tysięcy dotacje, jakie otrzymaliśmy od wojewody, to jest 16 848 442 zł. Są to kwoty, jaką otrzymaliśmy na realizację poszczególnych zadań w 2022 roku. 16 milionów przeszło. Natomiast nasze środki, jakie zaangażowaliśmy w pomocy społecznej, to jest 1 843 745 zł. Z tej kwoty 16 milionów, czemu ona jest taka duża, no to już pewnie Państwo się domyślacie, że większa ta kwota to są te słynne dodatki, które były realizowane w 2022 roku, a więc dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek do źródeł ciepła i tak dalej, i tak dalej. Została wydatkowana kwota 8 milionów na wszystkie te dodatki, które były realizowane w 2022 roku. Pozostała kwota, także duża, którą wydatkujemy, myślę, że w tym roku będzie to już mniejsza kwota, bo tego zadania już nie realizujemy, a mianowicie świadczenia rodzinne i wychowawcze. Te świadczenia były realizowane do maja ubiegłego roku, wydatkowaliśmy tam przeszło 3 miliony. W tym roku, właściwie od czerwca zeszłego roku, my już tego nie realizujemy. Zadanie to zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i świadczenia wychowawcze, czyli to słynne 500+, realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. My natomiast realizujemy jeszcze tam szczątkowe rzeczy, a mianowicie są to tak zwane koordynacje, czyli w przypadku, kiedy jeden z członków rodziny pracował za granicą, to jeszcze takie szczątkowe rzeczy nam zostały i jeszcze coś tam musimy wypłacać, czy decyzje wojewody, które są wydawane w tej kwestii, realizują nadal gminne ośrodki pomocy społecznej. Duża kwota zostaje, są to kwota fundusz alimentacyjny i oczywiście świadczenia rodzinne, to jest kwota 3 700 zł. Natomiast, no, tak jak mówię, pozostała kwota, no, to były te dodatki, które były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli dodatek osłonowy realizowany do końca października, wydaliśmy 1 000 000 zł. Dodatek węglowy, jest to największa kwota realizowany do przyjmowania wniosków właściwie do końca listopada, natomiast realizujemy go nadal, bo to są jeszcze sprawy odwoławcze i tak dalej, to się nie zakończyło w tamtym roku. Cały czas są niestety prace przy dodatku węglowym. U nas nie było odwołań, więc u nas te sprawy są bardziej już takie na etapie końcowym, bardziej porządkowanie dokumentacji niż odwołania. I dodatek do źródeł ciepła, mamy jeszcze dodatek elektryczny, ale on znaczy wszczęliśmy postępowania w 2022 roku, natomiast wypłaty na dodatek elektryczny są realizowane już w tym roku i dotyczą tego roku budżetowego. Natomiast jeżeli chodzi o środki własne zaangażowane przy zadaniach pomocy społecznej, no to oczywiście jak zwykle największe kwoty, jakie wydatkujemy, to są kwoty na domy pomocy społecznej. Jest to kwota przeszło 400 tysięcy. Mamy na chwilę obecną umieszczonych 11 pensjonariuszy, naszych mieszkańców, z czego płacimy za 10 osób, natomiast jedna osoba jest finansowana przez rodzinę. Bo taka jest procedura, że my umieszczamy, natomiast jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, to my ponosimy odpłatność. Tutaj jest osoba, jest syn, który płaci w 100% całą odpłatność, ale na chwilę obecną mamy 11 pensjonariuszy. Bardzo duża kwota wydatkowana była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to kwota 470 tysięcy. Są to utrzymanie zarówno jak i infrastruktury, jak także wynagrodzenia dla pracowników i inne koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka. No i oczywiście następna kwota, która no, osiąga dość wysoki pułap i myślę, że w tym roku będzie jeszcze większa, to są placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka.
Z przykrością muszę zauważyć, że mamy tendencję bardzo niebezpieczną. Coraz więcej dzieci zamieszczanych w placówce. Obecnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej przybywa aż 16 dzieci z terenu naszej gminy. Natomiast 6 dzieci przybywa w rodzinach zastępczych. Problemem jest tutaj też to, że nie ma miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wrocławskiego. I mamy dzieci z naszej gminy, które przebywają poza terenami województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ powiatowe centra pomocy rodziny są wtedy zobligowane do szukania miejsc dla dzieci, które zostały zabrane rodzicom w pierwszej wolnej placówce, jaka ma miejsce na terenie Polski. Mamy dzieci w Ożarowie, mamy dzieci w Środzie Wielkopolskiej. Koszty są niestety ogromne, osiągamy już kwotę 400 tysięcy. Prawie 400 tysięcy wydaliśmy na domy dziecka i rodziny zastępcze w 2022 roku. W tym roku kwota będzie ta jeszcze wyższa. Myślę, że przewyższy koszty, jakie ponosimy na domy pomocy społecznej, ponieważ idą kolejne postanowienia sądu. Myślę, że jest to związane z sytuacją w Polsce. Myślę, że jest to związane z tym, co się dzieje, z przemocą wobec dzieci, tak, i z tym, co media nagłaśniają. Słynna sprawa Kamilka z Częstochowy, gdzie teraz niestety sądy podejmują, nie wiem, czy niestety, czy stety, podejmują decyzję o zabraniu dzieci. My takie postanowienie mamy już wydane. Dzieci jeszcze nie zostały zabrane, ale wiemy, że już wyszło postanowienie sądu, gdzie zabieramy 4 dzieci. I to są kolejne koszty. Nie wiemy, gdzie te dzieci będą umieszczone, ale wiemy, że będą musiały być zabrane i to już wkrótce. Więc to jest taki przykry temat. Ponadto w ramach środków własnych realizowaliśmy także projekty, gdzie angażowaliśmy swoje środki. Duży projekt, który się zakończył w 2022 roku, to jest projekt realizowany w partnerstwie z gminą Choceń. Jest to projekt pod nazwą Gmina Choceń Wspieranie Samodzielnych. My w ramach tego projektu świadczyliśmy usługi opiekuńcze dla naszych tutaj podopiecznych. Dla 10 osób w ramach tego były usługi opiekuńcze plus usługi związane z zajęciami psychologicznymi, z rehabilitacją. Dojeżdżały osoby do tych osób naszych starszych, potrzebowały i było to potrzebne. Realizujemy także projekt, duży projekt kujawsko-pomorska teleopieka. W ramach tego projektu mamy tych 10 bransoletek. My mamy to do końca roku. Projekt ten się kończy niestety w tym roku. Będziemy próbowali sobie zorganizować projekt, no oczywiście za zgodą Państwa, bo musimy tutaj zaangażować swoje własne środki, ale w ramach projektu ministerialnego Wspieraj Seniora. Tam można zakupić bransoletki, no i też oczywiście uczestniczyć w kosztach, bo my musimy płacić abonament, tak, miesięczny abonament za utrzymanie tych bransoletek, za współpracę z telecentrum, które czuwa nad bezpieczeństwem tych osób starszych, które mają przekazane do użytkowania te bransoletki. W ramach tej kujawsko-pomorskiej teleopieki jest także świadczona pomoc sąsiedzka, bardzo fajnie sprawdzająca się na terenie gminy Choceń. Mamy już sporo osób, które zostały objęte taką pomocą. W ramach tej pomocy sąsiedzkiej to nie jest taka pomoc zorganizowana, to znaczy, że tak jak nasze opiekunki codziennie idą do naszych podopiecznych, codziennie muszą być i tak dalej. Nie, ta pomoc sąsiedzka jest świadczona wtedy, kiedy osoba potrzebuje jakiejś pomocy, zakupów czy zawieźć do lekarza. Na tym polega pomoc sąsiedzka i już mamy spore grono osób, które zostały objęte taką pomocą. No i w tym roku już, znaczy składaliśmy wniosek w tamtym roku, w tym roku już to zaczęło funkcjonować. Jest to asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jest to nowy też projekt. Weszliśmy w ten projekt, jesteśmy w trakcie realizacji, zobaczymy, czy nam się to sprawdzi, czy nie. Mamy jeszcze tutaj na myśli opiekę wytchnieniową kolejnej. To są projekty, które są dofinansowane z budżetu ministerstwa, tak. Mamy jeszcze tutaj na myśli, ale to już też będzie pewnie zależało od Państwa, nie będę tutaj tego mówić. Myślę, że zostawię to wójtowi, a mianowicie projekt Senior Plus i tutaj dofinansowanie zarówno dziennych domów pobytu lub do klubów seniora, a także utrzymanie tego. Natomiast to jest sprawa przyszłościowa i myślę, że będziemy musieli coś na pewno pomyśleć o tych naszych seniorach, bo chyba to potrzebują takiej pomocy od nas. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, to proszę bardzo.
bardzo chętnie odpowiem szczegółowo, jeżeli będę stawić. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę, radny Tadeusz Ruciński. Ja mam pytanie do pani kierownik dotyczące dodatku węglowego. Czy każdy, kto złożył wniosek, powinien otrzymać decyzję, czy to pozytywną, czy negatywną? Nie, dodatek węglowy nie był, procedura związana z przyznaniem dodatku węglowego nie była związana z wydaniem decyzji. Ale przy trzeciej nowelizacji ustawy właśnie mówi ustawa o tym, że decyzja powinna być wydana, bo jak ma się ktoś odwołać, jak nie otrzymał tego dodatku? Ale od czego ma się odwołać, jak decyzji nie otrzymał? Dobrze, ale jeżeli osoby składały wniosek i miały przyznane, a u nas nie było osób, która złożyła wniosek, jeżeli były to osoby, to otrzymywały decyzje odmowne i mogły się odwołać. Ale osoby, którym na przykład nie przysługiwał dodatek, bo nie zamieszkiwały na terenie gminy, bo takie osoby były, lub osoby, które miały miejsce pobytu w innym, a wykazywały na przykład w różnych miejscowościach, a tego nie było. Dodatek węglowy był jeden w jednym miejscu zamieszkania. Ale były takie... Były wydawane decyzje, ale to były w takich sprawach. Natomiast decyzja w tej trzeciej nowelizacji, która była, osoby, które złożyły wnioski, to wszystkie dostały. A więc nie wydajemy decyzji, jeżeli była przyznana, była informacja pozytywna. Tak? Były informacje i są one do odbioru u nas w ośrodku, można sobie odbierać. No tak, ale kilka nieruchomości było takich posesji, że w jednym podwórku mieszka dwie osoby w dwóch różnych budynkach. To takie osoby musiały sobie uregulować numerację, tak? No tak, ale jeżeli kiedyś tego się nie robiło, bo ktoś postawił budynek gospodarczy, a później tam na przykład poszli rodzice, i co, i teraz przerabiać, żeby numerek tam sobie nadawać? Ale to nie był mój wymysł, panie radny. To nie był mój wymysł, to jest ustawa, tak? I to już ze mną, my realizujemy postanowienia ustawy, tak? Jeżeli narzucała ustawa taką regulację, to takie osoby były zobligowane do uregulowania. Jeżeli ktoś ma oddzielny budynek, to powinien być zobowiązany do nadania mu numeru. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tych osób, które otrzymały i zamieszkiwały w jednym budynku, ale przykładowo tam były 3, 4 czy 5 osób, rodzin. I ustawa mówiła jasno i wyraźnie, że każde gospodarstwo domowe musi mieć swoją kuchnię i łazienkę. Czy w takim domu są 4 czy 5 łazienek i kuchni, że takie osoby otrzymały? Nie spotkałam się z takim wnioskiem, gdzie było 5 gospodarstw. Dobrze, wszystko, dziękuję. Proszę. Czy jeszcze są? Bardzo proszę, radna Bożena Biegniewska. Ja mam takie pytanie, pani kierownik. Przybywa coraz więcej ludzi starszych, seniorów. I na przykład interesuje mnie, cieszę się bardzo, że jest taka pomoc sąsiedzka. I na przykład świadczą usługi dla tych niepełnosprawnych, dla tych chorych ludzi. Czy w pomocy takiej sąsiedzkiej może uczestniczyć też rodzina, czy po prostu tylko musi być to osoba obca? I czy będą zwiększone, bo na przykład pytają mi się osoby, które są zainteresowane taką pomocą i jak pani to sobie wyobraża w przyszłości, na przyszłe lata. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pomoc sąsiedzką i pomoc rodziny, to przede wszystkim pomoc rodziny, czyli osób, które są zobowiązane do alimentacji, no to wynika trochę z innych przepisów prawa, bo tutaj mamy kodeks cywilny, który nakłada obowiązek, tak, dzieci pomagania rodzicom, więc tutaj nie ma, w ogóle w tym kierunku nie idziemy. Natomiast każdy program, do każdego programu, który my przystępujemy, czy chcemy go realizować, no to rodzina nie uczestniczy. Nie może być świadczyć pomocy i brać za to pieniądze, bo z tytułu świadczenia pomocy sąsiedzkiej czy asystentury osoby niepełnosprawnej taka osoba otrzymuje wynagrodzenie, więc no nie można dawać rodzinie, która jest zobowiązana do pomocy, tak? No, no nie, no tutaj to troszeczkę nie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję. Przechodzimy bardzo do głosowania w sprawie sprawozdania kierownika GOPS-u z działalności za rok 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej. Proszę o zaciśnięcie przycisku. Czternastu radnych za, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
nadzieję, że Hania nie wyładowała baterii. Chciałem powiedzieć dzień dobry, miło widzieć Was to tylu. Minęły czasy pandemii, innych kłopotów i nareszcie wracamy do tradycji, że przynajmniej raz w roku możemy się spotkać i, no i posłuchać o najważniejszych sprawach gminy, bo trudno jest złożyć sprawozdanie za cały rok działalności. Tak na dobrą sprawę powinienem chyba za 3 lata. Skupię się na najważniejszych rzeczach, bo na co dzień się widujemy, spotykamy, dyskutujemy. Niektórzy sołtysi odwiedzają mnie raz w tygodniu, niektórzy raz w roku. To zależy od potrzeb pewnie. Chciałem podziękować Ośrodkowi Pomocy Społecznej, tutaj pani kierownik. Ja wiem, to sprawozdanie, które złożyła, to jest wiele stron i mam nadzieję, że przeczytaliście. Natomiast ja, ile Hani już jesteś kierownikiem? 3 lata. Chciałem powiedzieć, że widzę wiele zmian. Zmian w tym sensie, że jak przychodzą do wójta i mówią, wójcie ratuj, bo one mnie do roboty gonią, to ja się bardzo cieszę. Jednego uratowałem, przyznaję się. Coraz łatwiej jest o pracę, ale coraz mniej jest chętnych do pracy. Coraz więcej tych programów, jak czytałem to twoje sprawozdanie, Hani, tak pobieżnie oczywiście, jak można wydać 18 milionów złotych, no dobrze. To naprawdę niewielu ludzi wie, o co chodzi. Z czego wy nie robicie? To nawet trudno wymienić chyba już prawie wszystko. Zabrali nam tylko 500+, ale przy okazji pieniądze, więc pozostałe najgorsze rzeczy nam zostały. W imieniu samorządu, panie, dla ciebie i całej załogi naprawdę dziękuję. To jest trudny kawałek chleba. Macie szczęście, że mieszkacie z policjantami. To jest rzecz, która zawsze jak gdyby troszeczkę uspokaja atmosferę. Tym bardziej, że zawsze jakiś policjant jest na posterunku. Ja wiem, że współpracujecie ze sobą. Tu przy okazji podziękowanie dla policjantów. Jeździcie razem w teren i załatwiacie na mnóstwo fajnych spraw. Ale rzeczywiście jedną rzecz widać. I to jest tendencja taka jak gdyby ogólnokrajowa. Jak media napędzą, na przykład te dzieci, zacznijmy od Kamilka i tak innych rzeczy, to od razu nam ilość dzieci przybywa do domów opieki, czy tam jak one się teraz nazywają. A każde dziecko to jest 4000 miesięcznie. To naprawdę są spore pieniądze. Ale wrócę do gminy. 2022 to będzie chyba w historii i naszej gminy, i naszego państwa, i może i szerzej, może nawet Europa, bo dalej. Rok bardzo trudny. Zaczęliśmy COVID-em na całego. Mieliśmy tutaj punkt, gdzie przyjechało sporo Ukraińców. Harcerzy już poszli, ale tu podziękowanie. Pojechali na granicę jako wolontariusze i tam pracowali nie wiem ile dni, ale ileś dni. I przywieźli nam oczywiście Ukrainki z dziećmi. Nie zmuszeni się. Wszyscy, którzy mieszkali tu, a mieszkali czasami miesiącami, znaleźli pracę albo się przenieśli gdzieś dalej. Dzisiaj punkt stoi pusty. Nadal go trzymamy, bo wojewoda prosił, żeby takie punkty, niektóre przynajmniej zostały, bo nigdy nie wiadomo, co na tej Ukrainie się zdarzy. Jak się słucha telewizji, to niby Ukraina już zwyciężyła i już za chwilę ruskich nie będzie. Ja takim optymistą nie jestem. Ja całym sercem jestem za tym, żeby ruskich wygonić za Ural, ale tak może nie być, więc to może się jeszcze wszystko zdarzyć. Ten punkt jest gotowy. Tym bardziej jest gotowy na różne nieszczęścia, bo nie mieliśmy do tej takiej pory, bo nie daj Boże jakiegoś pożaru czy czegoś, gdzie rodzina nie będzie miała się gdzie podziać, albo dzieci, albo no różne rzeczy się zdarzają. Raczej powodzi to tutaj nie przewiduje, no chociaż nigdy nie wiadomo. Ten punkt mamy gotowy. Wyłączyliśmy tą starą salę sportową, jest przygotowana, tam trochę po łóżka popodgarniali, żeby mogli strzelać z wiatrówek i inne rzeczy robić. Mamy takie różne kluby. Chciałbym też podziękować wszystkim tutaj za ten cały wkład i w wojnę, w cudzysłowie, Ukrainę i w COVID. Mamy dobrych pracowników, chciałem powiedzieć.
Zacznę od takiej osoby, której nie widać, od Asi Kozińskiej. Jej tu dzisiaj nie ma, tam piętro niżej urzęduje. Nasza matka Teresa, która nie dość, że się nauczyła mówić po ukraińsku, to ona je tam wszystkie te Ukrainki na Kujawach, to się mówi, dyrygowała, czy tam sztyftowała, czy tam coś innego, żeby sprzątały, gotowały i robiły to, co trzeba i goniła je do roboty, ale się też jednocześnie nimi opiekowała. I myślę, że pani sekretarz, chyba Asi za to nie podziękowaliśmy w żaden sposób, nie, finansowo? Ja wiem, że to idzie, może patrzy, okej. Ale nie tylko, słuchajcie, ilu nas tu pracuje? 20 osób tak na dobrą sprawę. Jak popatrzycie na tą ławkę, to tam siedzi cały kwiat tego urzędu, czyli słynny pan inżynier Wojtalik. Jest do wszystkiego naprawdę i jest dobry chłopak. Ja wiem, że można mu wiele rzeczy zarzucić, ale jak go się naprawdę poprosi, to zrobi nawet, słuchajcie, za godzinę czy za dwie. Ale też potrafi czy za dwa. Dawid się podział. Było nie gdzieś się podział. Jak to u Dawida zwykle bywa. Jest pani skarbnik. Młoda, w sensie mówię teraz w stażu pracy, bo kobiety wszystkie są młode, ale która wiecznie narzeka, że nie ma pieniędzy, a wydała 60 milionów prawie, będzie w sprawozdaniu, ale o tym jeszcze za chwilę. Jestem z pani Agnieszką, zastępca i sekretarz. Jestem, powiem, bardzo zadowolony ze współpracy. Pracuję tu już 20 lat, tak mówiła. I pracujemy razem z panią Agnieszką od samego początku. Zadowolony jestem z tego, bo teraz mnie 3 dni nie było. Nie było, bo miałem wesele syna. Słuchajcie, wróciłem, wszystko chodzi, gra, nie ma problemu. Szkoda, że dłużej mnie nie było, no ale dobrze, teraz Agnieszka idzie na łodę. Całej tej załodze chciałem naszej, nie tylko tutaj, ale i wszystkich jednostek naszych organizacyjnych. I zacznę po kolei od GOSIR-u, Radek pewnie gdzieś tutaj jest, szkół naszych z nowymi dyrektorami i już też z takimi, które mają trochę stażu. Naszego żłobka, naszego Centrum Kultury. O GOPS-ie już mówiłem. To jest kawał trudnej roboty, bo najtrudniej się pracuje z ludźmi. I zawsze się teraz uśmiecham na taką samą myśl, bo pani dyrektor żłobka, pani Kasia Dąbrowska, wcześniej była, nie wiem, rok czy dwa dyrektorem, ale jak przyprowadziła swoje dziecko do żłobka, to już teraz jest zupełnie inna bajka. Teraz, dobra, zostawię to bez komentarza, może lepiej. W każdym bądź razie wiemy, jak to jest potrzebne. Ludzie potrzebują jakiejś opieki, pracy, muszą pójść dzieci do żłobka, przedszkola, do szkoły, a my mamy tą opiekę zapewniać i zapewniamy. I będziemy ją zapewniać jeszcze bardziej, tym bardziej, że podejmujemy też decyzję na to, żeby było też i od strony materialnej lepiej. Nie tylko, żeby zajęcia się kończą o 13 i dzieci w autokar do domu. Żeby też miały inne oferty, bo nie wszyscy rodzice mogą być o 13 w domu. Mogą być dopiero troszeczkę później. Może dwa zdania o sytuacji finansowej. Pani Karmin będzie mówiła tutaj o szczegółach. Natomiast chciałem powiedzieć, że przez te lata ostatnie zadłużenie, bo to też chyba ważna informacja, z około 8 milionów spadło nam do 3,5. I to jest zasługa wielu osób. Nie chodzi o to, że my jesteśmy niechętni do inwestycji, ale chodzi raczej o to, że udało nam się pozyskać naprawdę bardzo duże pieniądze z zewnątrz. Od wojewody, od marszałka, z Polskiego Ładu i z wielu innych rzeczy. Ilonka mi tu wydrukowała prawie 30 milionów w tym roku, 2022. Z czego z własnych wydaliśmy na te wszystkie rzeczy 42. Na wszystkie. Łącznie z wynagrodzeniami, z opłatą za energię, na mnóstwo innych rzeczy. Czyli to jest wysiłek ogromny. I tego chciałem powiedzieć, że wódz sam nie zrobi. To jest zespół ludzi, których tu dzisiaj nie ma, których powinienem też pochwalić, ale będzie czas, bo jeśli państwo, panie i panowie radni zdecydują udzielić absolutorium samorządowi, obiecałem im nagrodę. Podwyżki. Dobrze.
bo im się należy. Słuchajcie, w urzędach nie zarabia się dużo. To u nas wynagrodzenia są w zależności od 3 do 5 tysięcy. Ja wiem, że tam jeszcze może dużo, ale w porównaniu do firm, innych miejsc, miast, miejscowości, to nie jest wiele rzeczy. Trudno jest utrzymać rodzinę i jakieś inwestycje. My ledwo nadążamy za tą inflacją i za tym, co się dzieje. Wzrost kosztów jest olbrzymi. Energia elektryczna 300%, najpierw było 700, ale wprowadzili stałe ceny, trochę nam zeszło. Ale to jest tylko przykład. Nie możemy wszystkiego, nie mamy możliwości nawet przerzucić na opłaty, które pobieramy. Samą opłatę za wodę, żebyśmy mogli podnieść o parę groszy, nawet 2 czy 3, musimy występować do Wód Polskich w Warszawie. Kiedyś Rada to uchwalała i liczyliśmy sobie koszty. Wiadomo, że radni nie będą, inaczej, że gmina nie chce zarabiać na wodzie, w sensie, że z tego będziemy budować drogi, bo się nie da, ale żeby koszty się pokrywały. Ale Wody Polskie to jest taka specyficzna instytucja, że żeby zatwierdzić nową taryfę, to potrzebuje czasami rok czasu, a czasami potrafi w ogóle nie zatwierdzić. Tylko narzucają. Dobra, wasze koszty są o 20 groszy, ale my zgadzamy się na 10. Chcecie to robić, jak nie, to nie robicie. A wiecie, jak wygląda woda? Jakby na szczęście popadało, ale mamy takich zdyscyplinowanych mieszkańców, że nie przejmują się w ogóle. Ci, co mieszkają na dole, czyli w Choceniu, w Śmiowicach, w Przywiersku, bo to też na dole, patrzę na dzisiaj, bo to zawsze dużo oświetlenie, tą miejscowość, pobierają tą wodę niekoniecznie wtedy, kiedy muszą. A ci u góry, czyli Janowo, Bożynie, Kononie, te wszystkie nasze, po prostu nie mają tych ludzi na tę wodę. I mimo, że podbudowaliśmy zbiorniki retencyjne i wszystko, myśleliśmy, że wystarczy. Znaczy, tam mamy zgromadzone 300 metrów sześciennych wody. I co? Rozebrali w 2 godziny. W 2 godziny poszło, jak były upały. No, oczywiście idzie produkcja, ale my tyle nie jesteśmy w stanie wyprodukować. W normalnych dniach produkujemy i sprzedajemy około 1000-1500 metrów sześciennych. Kiedy były upały, produkowaliśmy 3,5 tysiąca i tak część gminy wody nie miała. Więcej nie byliśmy w stanie wyprodukować. Oczywiście będziemy budować następne studnie i następne i następne, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie wiem ile, bo to trudno ustalić, bo to jest w obrocie prywatnym, ale przybyło kilkaset działek rekreacyjnych w gminie i przybywa to każdego roku. Nie chcę tu nikogo obrażać, ale ci, co przyjeżdżają, to oni naprawdę nie przejmują się tymi, co nie mają wody. Z relacji, które wiem, tam są nawet piękne baseny do pływania. Przecież te wody z jeziora nie zaczerpnęli, tylko z naszej sieci. Trawniki piękne, zielone i tak dalej, i tak dalej. Więc przy takim podejściu, jeśli nie będziemy wspólnie działać, a nie sądzę, żeby się udało z nimi, to będą zawsze braki wody, tym bardziej, że kolejne działki na pewno przyjdą. Oczywiście my się wszyscy cieszymy, że jest nas więcej, że większe podatki, no wszystko, wszystko jest na ok. Większe utargi w sklepach, no wszystkiego jest więcej. Ale to też ma wady. Jedną z nich jest właśnie to. O zadłużeniu mówiłem. Dobrze. No i tu pogratuluję Krzysiowi, wszystkim, ale to największa jego głowa. Zauważcie, jak już posiwiał przez te lata. Zbudował prawie 10 km dróg. Oczywiście wspólnie zbudowaliśmy. I ta lista dróg, którą mieliśmy w programie działania na te 4 lata, miała 26 pozycji. Dzisiaj ma 21. To nie znaczy, że tylko wybudowaliśmy 4 pozycje. My wybudowaliśmy 20 pozycji. Krzysiu podopisywał kolejne pozycje i to na wasz państwo wniosek, na państwa panie i panów radnych. Jeśli nam się wydawało, że kiedyś skończymy z asfaltami, to już teraz nie jestem optymistą, że przejdę na emeryturę, a i tak dróg nie skończymy. Ale mamy też dobry, no to nie jest rok 22, tylko 23, bo teraz to robimy. Prawie wszystkie ulice, jedna została, teraz się okazało, że 4, ale dobrze. Jedna została, gdzie nie będzie asfaltu.
To ważne, gdzie, tam gdzie ludzie mieszkają, ja wiem, że ktoś, kto mieszka przy asfalcie, to ma gdzieś, nie? Ale jak przychodzi ulewa, albo wiosna, albo jesień i wyjechać z takiej miejscowości, gdzie rozjadą się te drogi polne, jest naprawdę problem. 10 kilometrów dróg, no ile tam trzeba liczyć, Krzysztof? No, nie odpowiadaj, bo będą może mieli do ciebie pytania. Cieszę jeszcze się z jednej rzeczy. Ja przepraszam, będę tak przeskakiwał z tematu na temat, bo przewodniczący powiedział, że 15:30 musimy skończyć. Przewodniczący skończy. Tak. Nie chcę, żebym odbierał głos. Jak zmienia się nasza gmina? Pomijam te działki i inne rzeczy, bo może inaczej powiem. Miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi, którzy wyjechali stąd jakieś 20 lat temu. Mieszkają teraz na wybrzeżu, wdychają codziennie jod, robią biznes na kwaterach wynajmowanych i byli tu teraz i taka opinia była. To niemożliwe, żeby to była nasza gmina. To oni nie wyobrażają sobie, że tak mogą się wszystko zmienić. Nie tylko u nas się zmieniło, pewnie w całej Polsce. Ale myślę, że tego swojego czasu nie przespaliśmy. Co dało się, to zrobiliśmy. I nowe rzeczy, które idą. Chwasty, które rosły po roszarni, no nie wiem ile lat, jak sięga pamięcią, a już to teraz mam. Zachęcam, żeby się przejechać. Powstaje zupełnie nowe centrum handlowe, centrum chodzenia. Kolejne markety. Ja wiem, co ludzie myślą, że no nie, jeszcze jeden market, no to już koniec i tak dalej, ale my na to wpływu nie mamy. Market do 600 metrów kwadratowych nie wymaga niczyjej zgody. Każdy może sobie postawić i o nic nie pytać. Powtórzę słowa mojej małżonki. Mówi, że ona jak jedzie na zakupy, to i tak wszystkie objedzie. Nie wiem, jaki to ma cel. Panie pewnie wiedzą lepiej. Tu jest promocja, tu to, tu tamto, dobra, tu jest lepsze masło, tu kiełbasę mają lepszą, tu to, tu wiadomo. Myślę, że pewnie się utrzymają. Niestety nie udało się jeszcze na dzień dzisiejszy tego marketu w Czerniewicach sfinalizować, bo wyszło im w międzyczasie pozwolenie na włączenie się drogi do drogi wojewódzkiej. No i pewnie jeszcze z miesiąc, półtora trzeba będzie poczekać, żeby to dino w Czerniewicach ruszyło. Zrobiliśmy wiele pracy. Ja tak ogólnych tylko rzeczach będę mówił, jeśli chodzi o PGR. PGR-y przynajmniej Jarantowice, Bożyny. Te pieniądze, które udało się pozyskać i te stare kotłownie, które chodziły na ostatnich nogach, miałowe, w tej chwili będą zastąpione nowymi, nowoczesnymi kotłowniami, droższymi na pewno, jeśli chodzi o utrzymanie, na olej opałowy. Niestety nie przeszły nasze wnioski na PGR Skibice i PGR Kuźnice, ale nie pozostajemy bez nadziei. No będą wybory i wiemy, że przed wyborami to tych pieniędzy jest znacznie więcej w różnych miejscach. A my lubimy pieniądze i nieważne kto je daje, jeśli tylko będzie możliwość, to je weźmiemy. Pozyskaliśmy pieniądze i tutaj to, dziś jeszcze raz to powiem, ostatni raz obiecuję, więcej nie. Bardzo jestem zadowolony z jednej rzeczy, bo tu wielokrotnie na tej sali pan radny Zdzisław Lewacki mówi, że zna taką telenowelę niekończącą się turecką, czy jakąś inną, pod nazwą budowa sali Śmiowice Sportowe. Udało się w końcu to zrobić. Nareszcie wszystkie szkoły mamy ze salami sportowymi. Oczywiście one może jeszcze nie mają wszystkiego wyposażenia, bo teraz zrobiliśmy boisko w Wilkowicach. Jeszcze może coś trzeba poprawić w Choceniu, jeśli chodzi o boisko wielofunkcyjne. Że w Śmiowicach część boiska odpadła na wierzchnia, to też wiem, wszystko jest się zgadza. Że za mało koszy na butelki, to też prawda. Ale jestem zadowolony, bo wszystkie dzieciaki mają nareszcie mniej więcej równe warunki. I myślę, że potrafią to docenić. Pani dyrektor tu jest i to powiem, pani Wioletko. Jak byliśmy na, to było otwarcie, czy to takie spotkanie, i z szacunku dla tej, dla sali, dla tej nawierzchni, słuchajcie, mamy zdejmowały buty, żeby nie wchodzić w szpilkach na tą podłogę. No to z przewodniczącym, jak żeśmy popatrzyli, wstyd nam się zrobiło.
Mówię, pani wieloletka, pani jedzie, kupi, ile to kosztuje ta wykładzina, nieważne, no bo... Ale nie opowiadam tego jako dowcipu, tylko opowiadam, jak ludzie pewnych rzeczy potrzebują, jak potrafią docenić, bo nie wszyscy potrafią docenić. Pani Wieletko, ma pani naprawdę wspaniałych rodziców. Daj Boże każdemu, żeby takich miał. Fotowoltaiki produkujemy już tyle, 7 MW, że za chwilę to nie będziemy potrzebowali tych linii energetycznych. Oczywiście żartuję, bo każdy jest włączony do linii energetycznej. Będziemy budować następne. I tu nie tylko na prywatnych budynkach, ale także na budynkach samorządowych. Wiemy, jak to jest ważne. Ja sam mam fotowoltaikę. Założyłem ostatni, jeśli chodzi o projekt, żeby nie było jasne, nie pierwszy. I powiem wam, że z wielką przyjemnością patrzę na rachunki za energię, bo praktycznie za prąd nie płacę, tylko za opłaty stałe. Oczywiście te opłaty rosną, to normalne, ale co innego, jak się płaci 50 czy 100 zł, a co innego, jak dużo więcej. Chciałbym, żeby wszystkim to się udało i jeśli tylko będą takie pieniądze, ale to musimy poczekać na nowe dofinansowanie unijne, to chcielibyśmy jak najwięcej tego założyć. Ale pojawiła się też nowa tendencja. Farmy fotowoltaiczne i to od 1 do 5 mega, to są naprawdę duże ilości, zajmujące hektar, 2, 3, a nawet i 5. 5 takich farm się szykuje w gminie. Oczywiście to są biznesy, to prywatne firmy zakładają. Skąd mają pieniądze, nie wiem. W każdym bądź razie będzie to tyle prądu, że będziemy prawdopodobnie to my dostarczać prąd do, nie wiem, Włocławka czy gdzieś indziej, a nie będzie on płynął w drugą stronę. Tylko wtedy oczywiście jak słońce świeci, bo jak nie świeci, to będziemy musieli to pobierać. Wiele rzeczy zrobiliśmy w ochotniczych strężach pływa. Zostało ostatnie szczutkowo i wszystkie jednostki będą miały nowe samochody. I to mówię otwarcie, teraz to publicznie. Nie chcę słyszeć, że któryś samochód się już zestarza. Z tych, które mają po 10 lat, nie, i tak dalej. Póki nie odejdę na emeryturę, nie będziemy kupować. Mamy inne zadania. Wielkie wyzwanie. Dodatek węglowy i węgiel. Słuchajcie, jak... Ja myślę, że... Może tak, rząd miał rację, że jeśli powierzy to samorządom, to one zrobią. Myśmy przerazili się, jak przyszła informacja, że to my mamy raz wypłacać dodatek węglowy i zanim przepisy się ukazały, to już kolejka u pani stała i że mamy ten węgiel kupować i sprzedawać. My nie wiedzieliśmy, co kupujemy. Węgiel z Kolumbii przychodzi z portu, czy gdzieś tam, skąd my braliśmy, z koła, czy gdzieś dalej jeszcze. Co dostaliśmy, to dostaliśmy. Bywały partie, naprawdę, których bym też nie kupił, to mówię szczerze. Ale bywały partie, gdzie naprawdę było to super. Podsumuję to w jednym słowem. Wszyscy, którzy chcieli kupić węgiel w naszej gminie, otrzymali go. Nie, zostały nam parę kilo jeszcze chyba, ale już nikt nie chce, więc już to zapomnijmy. A dodatek węglowy, który zmieniał się zapisy ustawowe parokrotnie i tutaj pan radny pytał między innymi zmiana numer 3 czy tam numer 2. Zmieniało to się. Ludzie czasami też, ja wiem, że nie wszyscy czytają, za przeproszeniem, strony internetowe czy coś innego, ale my nie mamy możliwości dotrzeć do 8 tysięcy ludzi z informacją, że jeśli zrobisz to czy to, to możesz. Że jeśli, bo definicja się zmieniała, tego gospodarstwa domowego. Najpierw był jeden numer, potem pozmieniali i można było w jednym domu mieć dwa gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy nie załapali się. I taka jest prawda. Jest procedura odwoławcza, ale to nie o to chodzi. Chciałem tylko powiedzieć, że przy tym dodatku pracowało za naprawdę bardzo mało ludzi. Bo nie wiem, ile tych dodatków wypłaciliśmy pani? Około 3000. 3000 dodatków. 3000 razy trzeba było spojrzeć, czy Nowakowskiemu, Kowalskiemu się należy, czy nie.
Ja powiem otwarcie, bo tam było też o kontrolach. Powiedziałem do pani kierownik, mówię, nie macie co robić, żadnych kontroli nie robimy. Jest taka ustawa, nie będziemy jeździć po ludziach i sprawdzać, czy ma kuchnię, czy ma łazienkę, czy ma piec węglowy, czy jakiś inny. Przecież to nie ma sensu. Kiedy mielibyśmy to zrobić? A poza tym też uważam, że nie powinniśmy przyjmować na siebie odpowiedzialności za to, co ktoś inny wymyślił. Dają pieniądze, niech ludzie biorą, niech se kupują, niech będą szczęśliwi. Największym naszym problemem to była inflacja. Słuchajcie, pieniądze, które przeznaczyliśmy na energię, na inne rzeczy, praktycznie po budżecie gminy ubiegłorocznym, znaczy na ten rok, się skończyły. Musimy poszukać, bo ceny wcale nie zwalniają tempa. I to widzicie na co dzień, może w mniejszym zakresie, ale dla was przecież dużym. Bo przecież idziecie do sklepów, idziecie, cokolwiek byście nie robili, pieniądze są potrzebne. Nam też są bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Tu pani skarbnik ma pomysły, których pewnie nie będzie chciała zaprezentować. A teraz chciałem podziękować na koniec wam wszystkim. Także wam radę. Bo nieraz były trudne tematy. Nieraz żeśmy tu się sprzeczali, zwłaszcza kiedy kamery nie działały. Podziękować wam, sołtysi, bo wy to jesteście tam na pierwszej linii. I jeśli coś nie działa albo coś tego, to wy do pierwsi dostajecie, nazwijmy to OPR. I później przychodzicie do gminy, przekazujecie to dalej, przychodzicie. Nie wszystko da się rozwiązać, ale my razem stanowimy taką wspólnotę, naszą wspólną rodzinę. Ja wiem, że nie wszystko inaczej, że wiele rzeczy mogłoby być lepiej zrobionych, szybciej zrobionych, ale to tak jak i u was w domach. Też się nie wszystko udaje i u nas też nie. Natomiast chciałem powiedzieć, że nigdy nie robiliśmy tego na zasadzie, żeby nie robić, tylko na zasadzie, że coś musimy wybrać. I jako przykład dam, teraz musimy wybudować kilkadziesiąt przyłączy wodociągowej kanalizacyjnej na ulicach Poceniu. Bo wyłączyliśmy z przetargu, bo chcieli za to takie pieniądze, że nasi pracownicy zamiast 800 tysięcy będą kosztować nas 300 tysięcy. Ale jak oni poszli to budować, to nie będą robić czegoś innego. A przecież, no nie, zresztą, co ja tu będę mówił, sami rozumiecie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ten rok pracy. Mam nadzieję, że każdy z was jakąś tam satysfakcję ma z tego, co wspólnie. I pewnie jest pełen wiary, że zrobimy jeszcze parę fajnych rzeczy. To mogę wam obiecać. Panie Przewodniczący, pytanie. Dziękuję bardzo Wójtowi za przedstawienie sprawozdania między sesjami. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę, radny Biliński Roman. Panie Wójcie, ja takie lekkie sprostowanie. Supermarket to jest w Wilkowiczkach, nie w Czerniewicach. Potwierdzam, to jest rzeczywiście Wilkowiczki, ale jak mówimy Wilkowiczki, to w Szczytnie, to nikt nie wie, gdzie ten market ma być, a Czerniewice wie. Szczytnie będzie jeszcze większy. Tak, Wilkowiczki przy samej granicy. Pan radny, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jest radnym z Wilkowicza. Dlatego dba o swoje strony i chwała mu za to. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja wiem, że wójt przedstawił to szczegółowo, dokładnie. Nie miałem, żeby wyłączyć mu głos, jak w Sejmie, bo długo gadał. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania sprawozdania wójta z działalności między sesjami. Proszę naciśnięcie przycisku. Piętnastoletnik za. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. Panie Przewodniczący, ja zrobię teraz niespodziankę, ponieważ wiadomo, że wójt prędzej czy później na emeryturę musi przejść. A ten raport gminy to uważam, o stanie gminy uważam za wymyśloną rzecz przez ustawodawcę, wy go znacie, ale autorem 99% tych zapisów jest pani sekretarz, więc poproszę ją, żeby przedstawiła.
Bardzo dziękuję, panie wójcie. Dzień dobry, drodzy państwo. Państwo na pewno przejrzeli ten raport. Jest on przygotowywany od wielu lat już na takim podobnym wzorze. Te rzeczy, które państwa interesują, chyba najbardziej są w nim zawarte. Oczywiście to, o czym wspominał pan wójt, czyli ta wspólna praca wszystkich jednostek, które są zaangażowane w samorządzie na podnoszenie tej codziennej jakości życia, jest chyba najważniejsza. W związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy za tą wspólną pracę w tym celu. O charakterystyce może nie będę mówiła, tu się w zasadzie nic nie zmieniło. Tak samo jeżeli chodzi o jednostki mieszkańców, nadal mamy poniżej 7907 dokładnie. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to zaraz pewnie będzie mowa i w tym następnym punkcie. Poziom zadłużenia gminy, stan na 31 grudnia 2022 roku 3 400 000, czyli o kolejny milion złotych mniej. Bardzo ważna rzecz to inwestycje realizowane w ubiegłym roku. Tu nie ma podsumowania, ale no, generalnie więcej wydajemy na to. Oczywiście to też o tym pan wójt wspominał. Wszystko jest związane z pieniędzmi pozyskanymi z zewnątrz. Nie będę tego wymieniała. Państwo po prostu pewnie zapoznali. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ubiegłym roku powyżej 3 milionów na tą inwestycję wydaliśmy. Remont 7 kilometrów dróg z Polskiego Ładu 4,5 miliona. Przebudowa drogi Czerniewice-Wilkowice 600 tysięcy złotych, poprawa infrastruktury wodociągowej to było 300 tysięcy, czy już końcówka tej inwestycji. Prawie 2 miliony na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną i to pewnie to będą inwestycje, które także w przyszłości będą realizowane, bo pewnie jest taka potrzeba, to już też pan wspominał. Budowa sali gimnastycznej w Śmiałowicach. 400, boisko wielofunkcyjne w Wilkowicach, samochód gaśniczy dla Wilkowic 225 tysięcy, szlak na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu 400 tysięcy, zakup pojazdu ascenizacyjnego 540 tysięcy, fotowoltaika 1 700 000, kolejny projekt w przygotowaniu, końcówka projektu gmina wspieranie samodzielnych i trzy promesy, które otrzymaliśmy, które są realizowane już w tym roku. Ale no oczywiście one były w ubiegłym roku pozyskane, to jest oczywiście budowa dróg na osiedlu, domków jednorodzinnych, modernizacja budynków dwóch przedszkoli, Czerniewice i Śmiłowice i modernizacja kotłowni Jarandowice i Bożymie. No nie wiem, nie chciałabym może państwa zanudzić, ale to, na co zwracamy już od wielu lat chyba, wielu lat uwagę, chodzi o ilość odpadów, które wytwarzamy w gospodarstwach domowych. To jest, generalnie ta liczba rośnie. Ja wiem, że te statystyki mogą się tam zmienić ale od 2019 roku, macie państwo pokazane w tym raporcie, było 1700 ton, 1600, 2000, a teraz już zbliżamy się 2200 ton odpadów przekazanych z terenu gminy. Tak się po prostu też, myślę, że ta opakowaniówka, która jest tutaj, ale generalnie wszystko to, co wytwarzamy, co kupujemy, no to są po prostu już coraz większe, później się nie ma co dziwić, że te koszty wywozu tych odpadów, zagospodarowania ich comiesięczne po prostu są bardzo wysokie i przekraczamy już powyżej miliona złotych. Realizujemy zadania z zakresu ochrony środowiska, one są też pokazane, oświata. Nie chcę się znęcać tym razem nad oświatą, bo sobie siedzą dyrektorzy z tyłu, więc darujemy im te 11 milionów, no ale taka jest prawda. Realizacja, ochrona przeciwpożarowa, realizacja uchwał, to wszystko państwo macie przedstawiane i podsumowanie. Gdyby państwo mieli pytania, to bardzo proszę, tak w wielkim skrócie w materiałach przygotowanych. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani sekretarz. Otwieram dyskusję. No jak debata, to debata w tym punkcie. Bardzo proszę o zabieranie głosu.
No, jak widzę, to elegancko, czyli wyrobimy się w czasie. Dziękuję bardzo, nie ma pytań, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń wotum zaufania. Uchwała nr 52/349/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń wotum zaufania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ma pan wotum zaufania. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiamy sesję po przerwie. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie wójtowi absolutorium za rok 2022. Podpunkt A. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowe. Bardzo proszę panią skarbnik. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałabym powiedzieć, że w szczegółach omówiliśmy na spotkaniu naszym sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, z wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia. Wszystkie te dokumenty dostali państwo do domu, aby się z nimi zapoznać. W związku z tym chciałabym w takiej skrótowej, aby w związku z tym, że mamy tutaj gości na sesji i żeby każdy miał, żeby nie przedłużać, a żeby każdy miał jakieś wyobrażenie o zrealizowanym budżecie za 2022 rok. Więc tak, zarządzeniem numer 455/2023 Wójta Gminy Choceń z 21 marca opracowano sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok. Zarządzenie zostało przekazane na ręce Rady Gminy w dniu 21 marca oraz przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania. I teraz tak, dochody budżetu wykonane ogółem za 2022 rok to jest kwota 59 565 969 zł 30 groszy. Wydatki budżetu wykonane ogółem 66 229 297 zł i 30 groszy. Deficyt budżetu 6 663 327 zł 97 groszy. Nadwyżka operacyjna 5 435 175 zł i 7 groszy. Deficyt budżetu w całości pokryty był z przychodów z roku 2021 przeznaczony na inwestycje w roku 2022. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innymi ustawami, więc dotacje wykonane, zadania zlecone to jest 9 092 352 zł i 33 grosze. Wydatki wykonane 9 milionów, takie same są po prostu. Rachunek dochodów jednostek oświatowych budżetowych, czyli nasza stołówka, dochody 256 080 zł i 95 groszy. Wydatki takie same, ponieważ dochody i wydatki muszą się bilansować. Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2022 zamyka się zyskiem w kwocie 8 778 325 zł i 6 groszy. Fundusz jednostki, czyli bilans łączny wszystkich jednostek budżetowych, wyniósł na koniec roku 93 825 539 zł i 63 grosze. Więc tak, tak jak wcześniej mówiłam, w dniu 22 marca sprawozdanie z wykonania budżetu, z wieloletniej prognozy finansowej i informacja o stanie mienia za 2022 rok została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W informacji zwrotnej uchwałą nr 6/NS/2023 składu orzekającego z 6 kwietnia 2023 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. I teraz tak, skład orzekający nr 7 Regionalnej Izby, wyznaczony zarządzeniem nr 5/2023 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania. W osobach przewodniczący pan Karol Bednarek, członkowie pani Elżbieta Osińska i Halina Strzelecka i pani Halina Strzelecka postanowili zaopiniować pozytywnie przedłożone przez wójta gminy Choceń sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wójt gminy Choceń przedłożył w dniu 22 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem 455/2023 z dnia 21 marca sprawozdanie, do którego dołączono, zarządzenie, przepraszam, do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 rok, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o stanie mienia gminy. Dokumenty te stanowiły przedmiot badania będący podstawą do wydania niniejszej opinii.
Biorąc pod uwagę powyższe, sprawozdanie, jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, skład orzekający stwierdza, co następuje. Z analizy sprawozdań wynika, że w 2022 roku dochody wykonane gminy to 59 565 969 zł 33 grosze, z czego 8 379 573 zł 43 grosze, czyli 14,10% dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 95%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 924 656 zł i 8 groszy, to jest 81% planu. Wydatki na zadania zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego wyniosły 6 781 380 zł i 67 groszy, to jest 97,30% wielkości planowanych. Źródła zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz ich udział w całości osiągniętych dochodów przedstawiają się następująco. Dochody własne 17 465 250 zł 44 grosze, to jest 29,3% dochodów ogółem. Dotacje celowe 27 956 088 zł 89 groszy, to jest 46,9% dochodów ogółem. Subwencja ogólna 14 144 630 zł, to jest 23,8% dochodów ogółem. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych w osiągniętych dochodach ogółem przedstawiają się następująco. Teraz tak, podatek dochodowy od osób fizycznych to jest 6 947 271 zł 57 groszy. Podatek od nieruchomości 2 189 424 zł 44 grosze i rolny, podatek rolny 804 056 zł i 61 groszy. Wykonanie wydatków z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 66 229 297 zł 30 groszy, to jest 91,1% planu. Wydatki bieżące stanowiły 45 751 220 zł i 83 grosze, to jest 69,10% ogółu wydatków. Natomiast wydatki majątkowe wynoszą 20 478 076 zł i 47 groszy. To jest 30,9% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 90,4% ich planu, a wydatków majątkowych 92,6% ich planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w sprawozdaniu opisowym, którym Państwu przedstawialiśmy. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Choceń wykazuje deficyt w wysokości 6 663 327 zł 97 groszy przy planowanym deficycie w wysokości 10 048 847 zł i 53 grosze. Nadwyżka operacyjna uzyskana w wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym wynosi 5 435 175 zł i 7 groszy. Nadwyżka operacyjna jest różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi artykułu 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wydatków finansowanych ze środków unijnych. W 2022 roku organ stanowiący nie uchwalił wykazu wydatków niewygasających. Z analizy i planu wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków budżetowych. W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy. Przedłożone sprawozdanie opisowe spełnia również wymogi z artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze treść powyższych ustaleń, a także informacje związane ze sposobem realizacji przez wójta gminy Choceń zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2022 rok, stwierdzono,
że przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi określone w artykule 267 i artykule 269 cytowanej powyżej ustawie o finansach publicznych, stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania merytorycznej oceny jego wykonania. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocyń za rok 2022. Proszę o naciśnięcie przycisk. Piętnastu radnych za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu C. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy Chocyń i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Chocyń. Bardzo proszę. Podpunkt B był omawiany razem z punktem A. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chocyniu z dnia 18 kwietnia 2023 roku. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2022. Komisja w składzie Michał Bagiński, przewodniczący komisji, Roman Andrzej Biliński, członek komisji, Bartosz Deleski, członek komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2022 oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu Romanowi Nowakowskiemu, wójtowi gminy Chocyń, absolutorium za rok 2022. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok, a także sprawozdaniami finansowymi jednostki i wysłuchaniu wyjaśnień ustnych wójta, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Romanowi Nowakowskiemu, wójtowi gminy Chocyń, absolutorium za rok 2022. W obradach Komisji uczestniczyło 3 członków. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującymi stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu D. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Chocyń. Dyskusja. Bardzo proszę. Więc tak, uchwała numer 1 łamane na KR na 2023 składu orzekającego numer 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chocyniu w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Chocyń za 2022 rok. Skład orzekający numer 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyznaczony zarządzeniem numer 5 łamane na 2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2023 w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania. Przewodniczący pan Karol Bednarek, członkowie pani Elżbieta Osińska i pani Halina Strzelecka. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 a artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. W związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym postanowił zaopiniować pozytywnie uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chocyniu w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Chocyń za 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 20 kwietnia 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku wpłynęła uchwała Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Koceniu z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Choceń za 2022 rok celem zaopiniowania. Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedłożono kserokopię uchwały nr 2/9/18 Rady Gminy w Koceniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Treści przesłanej uchwały komisja rewizyjna stwierdza, że na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia bieżącego roku po zapoznaniu się i analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Choceń. Komisja wydała stanowisko na podstawie kryteriów związanych bezpośrednio z oceną wykonania budżetu gminy za rok sprawozdawczy. Komisja rewizyjna przeanalizowała m.in. realizację dochodów i wydatków budżetowych, a także deficyt, zadłużenie, zobowiązania oraz należności. Uchwała komisji została podjęta jednogłośnie. Skład orzekający uznał, że przedstawiony wniosek komisji rewizyjnej spełnia wymogi formalne oraz prawne i postanowił jak w sentencji uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Pawłowski Józef. Mamy dwie komisje i stawiam wniosek o przegłosowanie. Dziękuję. Stawiam wniosek o przegłosowanie o wotum zaufania dla wójta. Wotum zaufania już było głosowane, natomiast trzymajmy się procedur. Jest w punkcie E głosowania. W punkcie F jest głosowanie na absolutorium, czyli jeszcze mamy troszeczkę czasu do tego. W tym temacie teraz, co było przedstawione, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do podpunktu E. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2022. Już były te sprawozdania, która będzie w ramach uchwały. Tak jest, bardzo tak proszę jest, w ramach, bardzo proszę uchwały pani skarbnik. Przedstawię projekt uchwały nr 52/350/2023. Z dnia 20 czerwca 2023 roku. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 rok. Więc Rada Gminy Choceń uchwala, co następuje. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe gminy Choceń, bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, rachunek zysków i strat, na dzień 31 grudnia zestawienie zmian funduszu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i uchwała wejdzie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do uchwały 52/350/2023 z 20 czerwca 2023 roku. Więc tak, roczne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok obejmuje sprawozdanie opisowe i tabelaryczne. Zgodnie z artykułem 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest Rada Gminy. Zgodnie z artykułem 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po rozpatrzeniu sprawozdań Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Sprawozdania z wykonania budżetu i wszelkie wartości bilansu i funduszu mieliście Państwo przedstawione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do przegłosowania uchwały. Panie Szymonie, to... Ale przyjęliśmy sprawozdania pod punkt A i B. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania. Natomiast uchwała jest w podpunkcie E. Także... To trzeba chwilę poczekać, bo nie ma... Poczekamy troszeczkę, tak. Niestety tak było zapisane. Trzymajmy się procedur. Thank you.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2022. Uchwała nr 52/350/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2022. Proszę o naciśnięcie przycisku. Radnych za. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu F. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 52/351/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Rada Gminy Choceń uchwala, co następuje. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wnioskiem komisji rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej o udzieleniu absolutorium oraz po dyskusji Rada Gminy Choceń w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady udziela absolutorium wójtowi gminy Choceń panu Romanowi Nowakowskiemu za 2022 rok. Przedstawię teraz uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie do uchwały 52/351/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku. Zgodnie z artykułem 271 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po rozpatrzeniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, sprawozdaniami z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium. Rozpatrzenie sprawozdania dokonuje się z zachowaniem procedury, w ramach której wydana została pozytywna opinia RIO, zespół we Włocławku oraz pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choceń. Powyżej opisane czynności zostały wykonane. Rada Gminy zauważa, że więc tak, uchwalony przez Radę Gminy budżet w ciągu roku przewidywał realizację dochodów i wydatków w kwocie Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów. Plan był 62 690 117 zł i 72 grosze. Dochody zostały wykonane 59 650, 565 969 zł i 33 grosze, co stanowiło 95,02% planu, z czego dochody bieżące wykonane na poziomie 51 186 395 zł i 90 groszy, co stanowi 85,90% planu ogółem. Dochody majątkowe 8 379 573 zł i 43 grosze, co stanowi 14,07% planu ogółem. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych w ciągu roku na koniec roku przedstawiał się następująco, więc plan był na 72 738 965 zł i 25 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 66 229 297 zł i 30 groszy, co stanowiło 91
i 0,5% planu ogółem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie kwotę 22 118 182 zł 39 groszy, co stanowiło 30,31% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 20 478 076 zł i 47 groszy planowanych wydatków majątkowych. Na wydatki bieżące zaplanowano 50 620 782 zł 86 groszy, a zrealizowano 45 751 zł 251 220 zł i 83 grosze, co stanowi 90,38% planu wydatków bieżących. Planowany deficyt był na 10 048 847 zł. Budżet gminy zamknął się za 2022 rok wynikiem ujemnym w wysokości 6 663 327 zł 97 groszy. W 2022 roku nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki. Ze środków budżetu gminy w 2022 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 864 663 zł 1 grosz. Natomiast na obsługę długu, czyli na spłatę odsetek, wydano 231 479 zł 70 groszy. Wykonane w 2022 roku dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5 435 175 zł i 7 groszy. Jest to nadwyżka operacyjna. Została więc zachowana zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wynikających z artykułu 242 o finansach publicznych. Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wynosi 3 421 377 zł i 99 groszy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia na koniec roku procentowo wynosi 5,74% dochodów wykonanych. Gmina na 31 grudnia 2022 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań w terminie płatności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu dostawy towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 1 404 280 zł 66 groszy. Skutki udzielonych przez organ podatkowych ulg i zwolnień poustawowych wyniosły 777 331 zł i 44 grosze. Skutki umorzeń zaległości podatkowych 94 618 zł 27 groszy. Rozłożenie na raty 136 393 zł i 69 groszy. Należności wymagalne według sprawozdań RBN gminy na koniec 2022 roku wyniosły 2 720 658 zł 33 grosze w stosunku do kwoty 2 729 680 zł i 6 groszy na koniec poprzedniego roku budżetowego. Na koniec 2022 roku wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 150 372 zł i 21 groszy. I wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwane małki, 76 548 zł i 15 groszy. Natomiast wydatki zrealizowano tutaj w tym dziale na 273 860 zł i 23 grosze. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5610 zł 78 groszy. Natomiast wydatki związane z nimi to kwota 5200. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 1 399 399 zł i 21 groszy. Natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 1 474 693 zł i 98 groszy. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa we Włocławku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi gminy za rok 2022 nie wnosi uwag. Komisja rewizyjna po zapoznaniu się ze stanem mienia komunalnego gminy za 2022 rok nie wnosi uwag. Zdaniem Rady Gminy powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2022 rok
oraz udzielenie absolutorium wójtowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Uchwała nr 52 łamane przez 351 łamane przez 2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Proszę o naciśnięcie przycisku. I teraz 100 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Panie wójcie, gratulacje. Bardzo proszę o zabranie dwa głosu. O dwa zdania. No ja liczę, że wójt coś powie. Panie i panowie radni, pięknie dziękuję. Nie tylko ja, ale cały nasz zespół. Dwie najważniejsze osoby siedzą obok mnie, czyli pani Agnieszka i pani Ilona. Mam taką przyjemność pracować z dwiema kompetentnymi, rzetelnymi kobietami, więc sami zauważyliście, że ta procedura jest no, taka skomplikowana. Czego wy tam nie udzielacie, czego nie robicie? Najważniejsze, że rozliczyliśmy się za ten rok 2022. Jeszcze raz dziękujemy i obiecujemy, że w następnym roku nie będzie gorzej. Nie robimy przerwy, bo czas nas goni. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie. Punkt 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na rok 2023. Bardzo proszę panią skarbnik. Już, bo muszę teraz inną część otworzyć. No teraz trzeba szukać. Tak jest. Więc tak, przejdę do uzasadnienia uchwały. Numer 52 łamane na 353 na 2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku. Uchwała wprowadza, co zmieniono uchwałą? Więc uzasadnienie. Zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 81 tysięcy na obsługę kąpieliska nad Jeziorem Bożymowskim. Zwiększono wydatki na zakupy i usługi w rozdziale kultura dotyczące realizacji pikników i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Choceń o kwotę 80 tysięcy. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 750-23, czyli administracja publiczna, o kwotę 180 tysięcy. Zwiększono plan wydatków na dowozy do szkół o kwotę 20 tysięcy w SP Wilkowice. Zwiększono plan wydatków na tereny zielone na łączną kwotę 51 tysięcy. Zwiększono wydatki w załączniku Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 76 876 zł i 19 groszy. Pokryte te wydatki zostaną przychodami z roku poprzedniego. Wprowadzono w zespole szkolno-przedszkolnym po stronie dochodów i wydatków kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy w tej jednostce. Wprowadzono w SP Śmigłowice po stronie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 5 817 zł z przeznaczeniem na zakupy w tej jednostce. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 140 tysięcy w rozdziale 926 paragraf 2440 z przeznaczeniem na demontaż, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choceń. Wprowadzono kwoty dochodów w wysokości 182 482 zł i 6 groszy, która dotyczy zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego za zapłaconą fakturę z inwestycji rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń. Dostosowano ją do właściwych paragrafów. Dokonano aktualizacji dochodów w poszczególnych rozdziałach. Nie będę czytała rozdziałów, tylko słownie, czyli tak, podatek VAT zwiększenie o 585 818 zł 40 groszy. Wpłaty komornika dotyczące należności od pani Małgorzaty Olszewskiej zwiększenie o 10 714 zł i 28 groszy. Zwroty zasiłków rodzinnych z lat poprzednich zwiększenie o 14 831 zł 36 groszy. Zwroty zasiłków rodzinnych z lat poprzednich zwiększenie o 2500. Wpłaty komornika dotyczące dłużników alimentacyjnych zwiększenie o kwotę 5000. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Zakup działki nr 113 łamane na 11 stanowiącej drogę na kwotę 4000. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Choceniu na kwotę 105 tysięcy.
dotacja na modernizację remizy OSP Wilkowice na kwotę 10 tysięcy, dotacja na zakup urządzeń gaśniczych dla OSP Czerniewice na kwotę 27 tysięcy, konserwacja dachu na budynku stołówki zespołu szkolno-przedszkolnego w Choceniu na kwotę 20 500, modernizacja budynku szkoły podstawowej w Śmiłowicach na kwotę 70 tysięcy, budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Choceń, przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 105 tysięcy, modernizacja tłoczni i przepompowni kanalizacyjnych poprzez montaż pomp ściekowych oraz wykonanie systemu monitorującego pracę urządzeń kanalizacyjnych wraz z stacją dyspozytorską na kwotę 97 tysięcy, modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choceń na kwotę 37 tysięcy. Zwiększono limity na zadania inwestycyjne, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Choceń na kwotę 100 475,40 zł. Zmniejszenie dofinansowania o 15 tysięcy z 50, więc wkład własny zwiększył się o te 15 tysięcy i dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Szczutkowo, zwiększenie o 45 tysięcy. Zmniejszono limity na zadania inwestycyjne, przebudowa drogi gminnej Bodzanówek, grupa Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłoczniowej o długości 680 metrów bieżących, zmniejszono o kwotę 40, w związku z przetargiem oczywiście, zmniejszenie o 42 348 zł i 35 groszy. Pozostałe przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. Po wprowadzonych wielkościach zmianie uległ deficyt budżetu gminy, który zwiększył się o 180 681,74 zł i wynosi 2 635 649,06 zł. Zwiększenie deficytu związane jest ze wzrostem wydatków na zadania bieżące i majątkowe. Większy deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 103 805,55 zł i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich. To jest tak zwane korkowe, to jest ta kwota 76 876,19 zł, która wprowadzona była do wydatków alkoholowych, którą pokryte zostały wydatki alkoholowe. Kwota planowanego długu nie ulega zmianie, wynosi 5 677 980,92 zł, w tym planowany kredyt 3 miliony. Autopoprawka do uchwały jest jedna tylko, że wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w jednostce żłobek Pomponik środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Kowalu o kwotę 600 zł. Nie przedstawiona wielkość w autopoprawce nie powoduje zmian deficytu, którą Państwo otrzymali przed sesją w projekcie do uchwały. I teraz przedstawię jednocześnie wieloletnią prognozę finansową. Zmiany wieloletniej prognozie finansowej dotyczą aktualizacji danych do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Choceń uchwałą 52 na 353 na 2023 z 20 czerwca. I powiela się tutaj to, że właśnie wprowadzone w budżecie gminy Choceń wielkości spowodowały zwiększenie deficytu gminy o kwotę 180 681,74 zł i deficyt ten zostanie pokryty w kwocie, 2 635 649,06 zł, pokryty zostanie kredytem lub pożyczką w kwocie 2 256 602,93 zł, środkami JST wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, to jest w kwocie 58 258,39 zł, spłatą pożyczki w kwocie 140 106 zł, wolnymi środkami w kwocie 103 805,55 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych, tak zwane korkowe, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi uchwałami na kwotę 76 876,19 zł.
Kwota długu nie ulega zmianie, wynosi 5 677 980 zł 92 grosze, w tym kwota planowanego kredytu 3 miliony. Więc realne zadłużenie w tej chwili na koniec 2023 roku wynosi 2 677 980 zł 92 grosze. Dziękuję i proszę o pytanie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę o zadawanie pytań. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń na lata 2023-2033. Uchwała numer 52/352/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń na lata 2023-2033. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania, bo to jest powiązane, w sprawie zmiany budżetu gminy Choceń na rok 2023. Uchwała nr 52/353/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Choceń za rok 2023. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych. Bardzo proszę, pani sekretarz. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Europejski Korpus Radnych to taka organizacja nieformalna, którą wymyślił, stworzył marszałek województwa. I chcę powołać taką organizację, która byłaby łącznikiem pomiędzy samorządem województwa a środowiskiem lokalnym w zakresie szeroko pojmowanej problematyki rozwoju. Wśród zadań tego Europejskiego Korpusu Radnych będzie między innymi uczestniczenie w pracach przy opracowaniu założeń do kolejnej już perspektywy finansowej Unii Europejskiej po tym 2027 roku, a także wymiana doświadczeń. W założeniu chodziło o to, by nie był to ani przewodniczący, ani wice. I po wstępnych naradach zaproponowano to panu Tadeuszowi Rucińskiemu. Decyzja w tym zakresie należy też do państwa, ale taką propozycję składamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie radnego Tadeusza Rucińskiego. Czy wyraża zgodę na to, żeby reprezentował naszą gminę? No wtedy zgodziłem się, to teraz też. No właśnie o to mi chodzi. Dziękuję bardzo za decyzję. I przechodzimy do głosowania w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych. Uchwała nr 52/354/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych. Proszę o naciśnięcie przycisku. 15 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie, cieszy. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń. Bardzo proszę, pani sekretarz. Jestem państwu winna taką informację, bo w międzyczasie, kiedy państwu wydrukowaliśmy te materiały, w tym samym czasie prowadziliśmy także uzgodnienia z Wodami Polskimi. I tam trzy rzeczy jako autopoprawkę chcielibyśmy wprowadzić. W podstawie prawnej po prostu został dodany jeden z punktów. Sama aglomeracja będzie miała równoważną liczbę mieszkańców o dwa więcej niż państwo macie w materiałach, czyli będzie miała 4054. W tych pierwszych założeniach gdzieś tam po prostu przy obliczeniach się wkradł błąd i o dwa jest za mało. I jeszcze w punkcie czwartym w załączniku zwrócono nam uwagę, aby bardziej opisać strefy ochronne ujęć wody. Tam było, że to nie dotyczy, a tutaj w tej autopoprawce chcielibyśmy to po prostu bardziej rozszerzyć, tak jak sobie te Wody Polskie życzyły. To jeżeli chodzi o autopoprawkę, a w ogóle sam przegląd wynika z wyłączenia z aglomeracji części działek i budynków, które na niej się znajdują, a które nie zostaną podłączone do kanalizacji z przyczyn technicznych. To jest tam część, to są tereny, gdzie są na przykład przydomówki albo tam końcówka Śmiłowic. Wynika to z niewspółmiernych korzyści do poniesionych kosztów, czyli z wykonaniem długiego przyłącza lub posiadaniem przez mieszkańców właśnie przydomowej oczyszczalni ścieków.
Do aglomeracji zostaną włączone z kolei tereny, które zostały skanalizowane i znajdują się obecnie, a obecnie są poza istniejącą aglomeracją, w tym nowo wybudowane domy. Po modernizacji oczyszczalni i teraz w związku z tą zmianą, jeśli Państwo przyjmiecie projekt w sprawie ustalenia aglomeracji w nowej wersji, spełnimy już wszystkie punkty dotyczące dyrektywy ściekowej. Zostaliśmy wezwani do Warszawy i tam musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie mamy osiągniętej aglomeracji w 100%. Także tą uchwałą wypełniamy wszystkie te punkty dotyczące dyrektywy. Dyrektywa wiąże się z tym, że po prostu musielibyśmy płacić duże kary. My jako gmina i państwo, jako państwo do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany uchwały w sprawie znaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń. Uchwała numer 52/355/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi na lata 2023-2026. Bardzo proszę, pani sekretarz. Drodzy państwo, do tej pory mieliśmy, budowaliśmy te programy w dwóch różnych programach, czyli oddzielnie program profilaktyki, oddzielnie program przeciwdziałania narkomanii. Obecnie ustawodawca połączył to w jeden zakres, w związku z tym także powinno się po prostu to znaleźć w jednym programie, dlatego te dwa programy zostały połączone w jeden. Dodatkowo jest możliwość wydłużenia okresu jego działania, czyli z jednego roku, zawsze co roku państwo musieli się nad tymi programami pochylać, do 4 lat nawet. Także w związku z tym, że jesteśmy już prawie na połowie roku 2023, więc tak naprawdę na 3,5 roku. Chciałabym państwa zachęcić do przestudiowania diagnozy. Ja nie będę może w tym momencie o tym mówiła, bo szanuję państwa czas, ale zachęcam bardzo serdecznie do przeanalizowania diagnozy tam, gdzie uczniowie wypełniali ankiety. Przeprowadziliśmy tą diagnozę wśród uczniów. Prawie 170 ankiet do nas wpłynęło. Zostały one opracowane. I gorzej jest, jeżeli chodzi o dorosłych mieszkańców, bo tylko 20 ankiet anonimowych spłynęło. Także sprzedawcy wypełniali te ankiety. Ankiety były anonimowe, ale jeżeli chodzi o uczniów, naprawdę bardzo ciekawa lektura. Myślę, że można sobie w domu spokojnie poczytać o tym. Także bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się. Zebraliśmy także informacje z GOPS-u, policji oraz z działania punktu konsultacyjnego. Określone są także zasady, są określone zadania i finansowanie tego programu. Oczywiście wszystko pochodzi z profilaktyki. Wszystkie dochody związane z sprzedażą napojów alkoholowych i z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być przeznaczone właśnie na profilaktykę alkoholową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi na lata 2023-2026. Uchwała numer 52/356/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nikotynizmowi na lata 2023-2026. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Ustanowienia odznaki honorowej gminy Choceń, ustalenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia. Bardzo proszę, pani sekretarz. Ta odznaka honorowa gminy Choceń będzie nosiła napis za zasługi dla gminy Choceń i będzie z metalu w kolorze platynowego srebra o kształcie ośmioboku, średnicy 38 mm. Mówię o tym dlatego, że państwo pewnie w materiałach macie czarno-białe
więc no niewiele z tego może wynika. Uchwalenie tej odznaki przez Radę postawi gminę Chocen jako przykład kompleksowego podejścia do ustalenia symboliki samorządowej. Już chyba nie da się więcej jeszcze, jeżeli chodzi o symbole, ustalić. Wcześniej ustaliliście Państwo herb, flagę, pieczęć Rady Gminy, sztandar, łańcuch wójta i łańcuch przewodniczącego. Wzór takiej odznaki uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zgodę prezydenta na ustalenie jej wzoru oraz sposób jej noszenia. Uchwała szczegółowo określa jej nadanie, noszenie, pracę komisji, odznaki honorowej, wzór dyplomu i wniosek o nadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nikt nie chce wiedzieć, jak order. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie ustanowienia odznaki honorowej gminy Chocen, ustalenia jej wzoru oraz zasad nadania i noszenia. Uchwała nr 52/357/2023 Rady Gminy Chocen z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej gminy Chocen, ustalenia jej wzoru oraz zasad nadania i noszenia. Proszę o naciśnięcie przycisku. 15 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenia skargi. Bardzo proszę, pani sekretarz. W dniu 10 maja została złożona skarga do gminy. Była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Skarga dotyczy niewykonania przez wójta czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy obowiązku publikacji danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w wersji elektronicznej. To są takie mapowa wersja elektroniczna. Zadanie mające na celu wywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku było w trakcie realizacji. W ostatnim czasie przeprowadzono zapytanie ofertowe na wdrażanie systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem bazy danych dla gminy Chocen. Podpisano umowę na realizację. Zadanie zostanie wykonane w terminie 60 dni, to znaczy do 6 sierpnia. Wystąpiono do skarżącej także o złożenie oferty. Oferta została złożona, niestety nie była ona korzystna. Komisja po uzyskaniu wyjaśnień stwierdziła, że skarga nie jest zasadna, w związku z tym proponuję Państwu podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, która na działalność wójta gminy, która jest niezasadna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Ja wiem, na wójta nic nie daje. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia skargi. Uchwała nr 52/358/2023 Rady Gminy Chocen z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę o naciśnięcie przycisku. Piętnastu radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Zatwierdzenia zarządzenia porządkowego wójta gminy Chocen. Bardzo proszę, pani sekretarz. Projekt uchwały zatwierdza zarządzenie porządkowe wójta gminy Chocen z dnia 7 czerwca 2023 roku dotyczące ograniczeń w korzystaniu z wody z gminnej sieci wodociągowej, polegające na zakazie podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełnianiu basenów na terenie gminy właśnie od 7 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 6 do 22. To zarządzenie porządkowe, aby mogło funkcjonować w przestrzeni, po prostu jeśli Państwo tego nie zatwierdzicie, ono będzie już od tego dnia nieważne, ale w związku z tym, o czym Pan Wójt wcześniej wspominał, o tych problemach na końcówce gminy z brakiem wody, to myślę, że zatwierdzenie tego zarządzenia no może nie przyniesie jakiegoś spektakularnego sukcesu, ale przynajmniej pozwoli nam przetrwać te najtrudniejsze miesiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie będzie pytanie? Nie będzie. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego wójta gminy Chocen. Uchwała nr 52/359/2023 Rady Gminy Chocen z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego wójta gminy Chocen. Proszę o naciśnięcie przycisku.
15 radnych za jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o wniesionych interpelacjach. Zapytanie do przewodniczącego nie wpłynęło. Przechodzimy do punktu 9. Oświadczenia i sprawy różne. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pani sekretarz. Panie przewodniczący, bardzo prosimy o ustalenie komisji do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej udzielenia wsparcia finansowego na wydanie publikacji opisującej mieszkańców miejscowości Lutoburz w gminie Choceń. Wpłynął wniosek tutaj jednego z panów. Prosimy o wyznaczenie tej komisji. Dziękuję. A od kogo można wiedzieć? Może ja poszerzę. Pani sekretarz bardzo tak króciutko powiedziała. Jest to nasz były mieszkaniec, pan doktor Trocikowski, który zamierza w 4 tomach wydać historię Lutoborza, swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy tom został przygotowany do emisji, ma chyba ze 300 stron. Na pewno publikacja, która no, kosztowała wiele pracy. Natomiast ja chciałbym, żebyście państwo ocenili, czy to, co zawiera ta publikacja, to jest to, co ma służyć mieszkańcom, czy tylko określonej części mieszkańców. Bo ja mam jednak co do tego wątpliwości. No trzeba będzie posłuchać i przeczytać te strony. Nie, to żartowałem oczywiście. Ja osobiście nie chciałem podjąć tej decyzji, ponieważ myślę, że może inaczej. Umawiając się z tym panem, bo to jest okres historii obejmujący kilkaset lat, bardziej byliśmy zainteresowani tym, co działo się w Lutoborzu czy w okolicy, zwłaszcza chodziło o powstanie styczniowe i kolejne powstania, które miały miejsce, czy tam jakieś zdarzenia historyczne w tej okolicy. Natomiast tego materiału jest niewiele. Dlatego powiem uczciwie, wygodniej jest dla wójta, żebyście wy podjęli decyzję, niż wójt. Mamy tu ludzi, którzy trochę znają się na historii, znają osobę, znają Lutoburz. Zachęcam panie przewodniczący do powołania takiej komisji. Dziękuję bardzo panie wójcie. Spotykamy się za tydzień we wtorek o 15:00. Być może troszeczkę się tam doczytamy, pouczymy i podejmiemy decyzję. No to jest na gorąco, to tak wie wójt jak to jest. No. To znaczy ten pan tu przyjedzie z tą swoją publikacją, będzie was przekonywał, tak się umówiliśmy, więc chodzi tylko o to, żeby dograć jakiś termin, żebyście państwo mogli się zebrać. Jeżeli ten pan da termin, to podporządkujemy się, no przecież nie musi być cała rada, jeżeli cała to byłoby bardzo miło, ale jakoś podejmiemy decyzję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są? Bardzo proszę radny Bartosz Deleski. Ja bym chciał zacząć temat autobusu. Autobus, jak już pewnie wszyscy wiedzą, się popsuł. I panie wójcie, chciałem się zapytać, jak to będzie. No tak wyszło. Tu nawet po cichu żeśmy dyskusję z panią skarbnik prowadzili. Oczywiście domyślacie się, że jesteśmy różnego zdania. Nie chcieliśmy już remontować tego autobusu, bo tam jest silnik do wyrzucenia i pewne inne elementy też już się zużyły. Chcielibyśmy kupić i może nowszy model, bo na nowy to nas na pewno nie będzie stać. Tym bardziej, że no już przyzwyczaiły się i koła gospodyń wiejskich, i strażacy, i dzieciaki ze szkoły, z przedszkola i tak dalej. Wynajmowanie autokaru dużo więcej kosztuje, więc ten autokar chcielibyśmy wymienić na nowszy model. I taką propozycję złożymy. Oczywiście, jeśli pani Ilona mi nie zabierze mikrofonu, zabierze. Niech nie zabiera. Ja bym chciała, żeby ostrożnie podejść do tematu, bo ja bym chciała, żebyście państwo też przeanalizowali dochody z tego autobusu. Także żebyśmy wszyscy uczciwie podeszli do tego, jak on będzie wynajmowany i żeby wszyscy uczciwie za niego płacili. Żeby tu nam się pokrywało, ja nie mówię, że pan wójt ma nie dołożyć, bo pan wójt jest za dobry. Ja uważam, że pan wójt jest za dobry, ale ja muszę dbać o to, żebyśmy mieli wszyscy, żeby starczyło nam na prąd, na ogrzewanie, na takie po prostu bieżące rzeczy jak na chleb w domu. Bo jeżeli tutaj będzie tak, że po prostu autobus idzie łatwą ręką, to my tylko generujemy koszty i wydatki, no niestety. No ja nie mówię, że nie, ale uczciwie musimy wszyscy musimy uczciwie do tego podejść. Także dziękuję. Święta słowa pani skarbnik. To mam w domu i w pracy to samo. Ja byłem tyle lat w przewozach, pracowałem, wiem co to znaczy, ale wójt nie dał sobie przetłumaczyć.
Nawet my, pracownicy PKS-u, jeżeli wynajmowaliśmy, a przysługiwał nam dwa razy do roku wycieczka, to płaciliśmy za paliwo i za płacę kierowcy, a tu nie płacono nic, więc wycieczka kosztowała nie 300-400 zł, tylko gmina pokrywała 8 tysięcy. I tu właśnie to trzeba to zrobić. Zobaczcie, autobus popsuty, koła gospodyń wycofują się, nie wszędzie jadą, bo tam trzeba zapłacić drożej, tu za darmo. Taka jest prawda. Jeżeli chcemy, a to, że chcemy mieć autokar, bo to jest potrzebna rzecz, to musimy o to zadbać, tylko rozliczenie, to co pani powiedziała, zmienić skarbnik, po prostu formę płatności. Musi być, ktoś musi się tym zająć, ktoś musi to pilnować. Bardzo proszę radny za was. Ja bym chciał skorzystać akurat z okazji, że pan wójt jest i pan Wojtalik razem i wyjaśnić pewną sprawę. Bo rozmawiałem z panem Wojtalikiem na temat drogi w Wichrowicach, konkretnie w kierunku Świętosławia, i mi powiedział, że będzie robiona. Mówi, już w tym roku będziemy robili, zaczynamy. I później rozmawiam z panem wójtem, a pan wójt mówi, nie będzie robiona. Więc chciałbym teraz usłyszeć, tak jest, taką odpowiedź wiążącą w tym temacie. Drogę na Świętosław składamy do Polskiego Ładu, bo tam będziemy składali, nie wiem, jakieś 15 odcinków dróg. Natomiast no, wybraliśmy, mówię szczerze, no to my, ja z Krzysiem. Pani Agnieszka też brała udział, ale tylko milczący, więc nie można jej obciążać. Drogę na Bodzanowo, bo no, tam jest przygotowany teren, wszystko jest gotowe i możemy z PROW-u, czy może inaczej, nie z PROW-u, tylko Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, kiedyś to się nazywało, teraz to już te nazwy pozmieniali, to nawet nie wiem, jak się to nazywa u marszałka. Natomiast wszystkie pozostałe odcinki, te, które przybyły też, tymi na Świętosław, składamy do Polskiego Ładu. Według naszych informacji ten Polski Ład ma wystartować jeszcze do wyborów. Może ostatni, trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie jest tam dużo dróg. Jeśli jesteście zainteresowani, my taki materiał, w sensie jakie drogi idą do Polskiego Ładu, państwu przygotujemy. I Michał też idzie. No, widzę, że patrzysz na mnie, to żebyś nie zadawał, to już mówię od razu. Nie złożyliśmy, znaczy ja jestem przeciwny na złożenie drogi koło Rydeckiego, tej i jeszcze jednej, teraz nie pamiętam. No dobrze, dwóch, bo uważam, że ich budowa jest, mówię o tych drogach, po prostu szkoda pieniędzy, to naprawdę ja wiem, Biliński też niezadowolony, ale to oni tylko tak naprawdę jeżdżą, tam ludzie mają wyjazd, a są ważniejsze rzeczy tam, gdzie mieszkają, a nie jakieś polne drogi. Proszę się nie obrażać, no taką mam opinię, tych dróg nie będę składać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są? Radna Bożena Biedniewska. Ja jestem winna tutaj wyjaśnienia, pani skarbnik. Naprawdę przykro nam, że to stało się akurat nam i na naszej tej wycieczce. Trudno, to już był staruszek, który naprawdę miał prawo się popsuć, chociaż nie musiał. Przykro nam naprawdę, że wygenerował takie koszty, a nie inne, bo wiadomo, że z PKS-u wynajęliśmy, także za to wszystko przepraszamy i dziękujemy bardzo za pomoc panu wójtowi od wszystkich uczestników i od mojego koła. Dziękuję ślicznie. Ja również jestem za tym, popieram tutaj wypowiedź pana radnego Bartosza Deleskiego. Przydałby się, wiadomo, no nie nowy, bo nie stać nas na nowego, ale na ten stary i również na jakiś starszy model. Wiadomo, 10-latek to już nie, ale może 5-6 życzyłam sobie takiego. I możemy z jakąś odpłatnością oczywiście być za. Jestem za tym, żeby jakaś odpłatność była. Czy to za paliwo, czy po prostu coś. No bo nie jesteśmy w stanie wynająć, tak jak mówię, z PKS-ów, bo to są naprawdę strasznie duże koszty. Także ja dziękuję bardzo i prosilibyśmy wziąć to pod uwagę. Panie wójcie, jeszcze jedna sprawa teraz do pana wójta. Chodzi o drogę, o ulicę Fabryczną i Zakrzewską, bo pytają mnie mieszkańcy, czy będzie Fabryczna ulica, to jest Słoneczną. Słoneczna i Fabryczna, tutaj zaraz koło zakładów, tutaj gdzie mamy koło krzyża. Słoneczna idzie do Funduszu Dróg Samorządowych, a Fabryczna do Polskiego Ładu. Dobrze, dziękuję bardzo. Odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Radny Bagiński. Już chciałem. Tak, miałem już prawie wyjść, ale skoro zostałem, to jeszcze też odnośnie tego autokaru się może wypowiem, bo też z niego korzystamy jako orkiestra.
zespoły inne, które działają na terenie tutaj gminy, też korzystają i powiem szczerze, że ten autokar naprawdę bardzo ułatwia tą pracę i umożliwia ją, bo wiem, jak inne zespoły, które mamy tutaj w okolicy, borykają się z tym, że po prostu muszą wybrać, czy kupić instrument, czy gdzieś jechać, bo teraz przejazd bardzo blisko. Wiem, na przykład orkiestra z Wagańca przejeżdżała do Osięcin, za autokar zapłacili 1200 zł, bo rozmawiałem z kapelmistrzem i to jest, to są naprawdę takie wydatki, że wtedy, kiedy byśmy my mieli jako orkiestra za ten autokar płacić, to pewno byśmy nigdzie nie pojechali, bo po prostu by nas na to nie było stać, bo teraz każdy tak kalkuluje. Jeżeli chcemy gdzieś jechać, no to albo kupimy, nie wiem, stroiki, albo zrobimy no, remont jakiegoś instrumentu, albo gdzieś pojedziemy. Także mówię, no jeżeli mamy ten nasz autokar, który umożliwia nam często te wyjazdy, no to wtedy jest to po prostu jakby dla naszej działalności jest to możliwość, że możemy w ogóle to robić, prawda? Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Radny Ruciński Tadeusz. Ja, panie wójcie, jeszcze w sprawie tej drogi, o której pan wspomniał, to znaczy tam nikt nie oczekuje, żeby tam dywanik asfaltowy zakładać, ale żeby chociaż ją utrzymać, żeby była przejezdna, bo na wiosnę, wiadomo, w marcu, w kwietniu ciągle padało, ta droga była nieprzejezdna. Były wielkie doły, można powiedzieć, bo woda z pól spływa, bo droga jest dużo niższa niż pola i tam samochodem to już nie ma mowy, czy rowerem, czy pieszo, żeby przejść, tylko ciągnikami. A tam jednak dużo ludzi jeździ, bo rolnicy tam mają pola i przemieszczają się z jednego końca w drugi. To jest pierwsza sprawa, a drugą sprawę chciałem tylko zapytać od razu, jak jestem przy głosie, czy został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący odbioru odpadów foliowych, różnych takich rolniczych. Folii rolniczych. Tak, i siatki, i sznurki tam. Decyzja już jest, wniosek został złożony, folię będziemy zbierać we wrześniu. Odnośnie tej drogi, ja sobie nie wyobrażam, żeby droga, która jest potrzebna, była nieprzejezdna. Jeszcze jest Wojtalik? Jest, no to dobrze, to tam dopowiem. Natomiast wracając do autokaru, słuchajcie państwo, ja myślę, że te zasady, które przyjęliśmy od początku, że był limit wydatków, że koło gospodyń dostało 2000 i tak dalej. No trochę emeryci i renciści to nie będę komentował, ale dziękujemy za podziękowania, ale nie chcieliśmy was zostawić w tym Wrocławiu, bo dziękuję. Tyle was tam pojechało, koniec dziękujemy świata. Wójt by miał mniej głosów na wybory ile? Ilonka jeszcze chciała z nami. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja bym chciała, żebyście mnie posłuchali, bo ja wszystko rozumiem i jestem też za tym. Tak jak Michał mówił, jedzie orkiestra, jadą dzieci występować, to jest nasza reprezentacja. To jest promocja gminy, ale jeżeli robimy wycieczki, miałam uprzejmość działać kiedyś w Radzie Kobiet, robiłam nie jedną wycieczkę, bo może kilkanaście nawet, wszyscy uczciwie płacili za autobus. Wójt nam dołożył na przewodnika, musimy wszyscy uczciwie do tego podejść, bo co innego jest autobus, który działa. Tu, ja rozumiem, że gmina nie będzie miała takich dochodów, jak ma PKS, bo my nie po to jesteśmy, nie mamy zarabiać na tym, że my dochody większe będziemy generować, ale uczciwie wtedy płaćmy za to paliwo, za tego kierowcę, którego mamy utrzymać i wtedy będzie nam się to jakoś bilansowało, bo tak, wszyscy mają też i podwyżki, i waloryzacje, a my w gminie PIT ucięty, CIT ucięty i z czego mamy, że tak powiem, my też musimy z czegoś tutaj, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi i z uśmiechem mogli się spotkać pani za rok. Pani skarbnik, ja wiem, że o kasie z panią to można gadać długo. Autobus dobra, jest będą to potrzebny, regulamin do tego, niech będą osoby i będzie i do przodu. No taka prawda jest, za to, że z tego autobus nie zejdziemy. Dzieciaków wiadomo za darmo. Słuchajcie, panie przewodniczący, przepraszam, mamy 5 minut. Ja a chcieliśmy jeszcze dwie rzeczy zrobić, to znaczy 50 lat gminy Choceń. W 73 powstała, uroczystość była, ale dwóch panów nie przybyło, a takie podziękowania mamy przygotowane specjalne dla pana Romana Bilińskiego i Michała Bagińskiego. Skoro dzisiaj jesteście, możemy wam wręczyć, rozumiem. Thank you.
tej restauracji. Ale wszyscy możemy iść. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, a nie widzę, zamykam 52. sesję Rady Gminy Koceń kadencji 2018-2024. Dziękuję wszystkim za przybycie i za ten czas, który nam wspólnie przybliżył bliżej gminę. Dowiedzieliśmy się o finansach, o wszystkim. Wiemy o wójcie też wszystko, prawie wszystko. No może dołożymy jeszcze jemu trochę, ale poza tym, poza wizją. Dziękuję bardzo. Chcę zaprosić radnych na...